Dzień dobry. Dzisiaj nastąpi wielka chwila na Zadupiu. Rozpoczynam sad. To jest bardzo wiele powiedziane o tym, co teraz zrobię. Mianowicie posadzę 7 drzewek owocowych zakupionych z Dino po 2 dychy sztuka. Sad miałem zacząć dopiero w przyszłym roku. Ale były drzewka po 2 dychy i przejeżdżałem obok nich i nastąpiło zmęczenie materiału. Coś we mnie pękło w środku i uznałem, że kupię. Drzewka są w średnim stanie. Większość z nich ma jakieś tam połamane gałązki. Na jednym widzę, że podkładka jest pęknięta od mrozu chyba, no ale jakoś myślę, że sobie poradzą. No a jak nie, no to będziemy je wymieniać. Mamy 2 śliwki węgierki, brzoskwinię inkę, gruszę faworytkę. To ile to już jest? 4. Kurde. Dwie czereśnie lapins i kordia i jakieś jabłko. Jabłko, ale koksa pomarańczowa. I to tyle. I będę je sadził w 2 rzędach. Tutaj. W zupełnym cieniu. W towarzystwie starych, wysokich drzew, które nie dość, że będą tę młodę zacieniać, to jeszcze wypijać im wodę. Mam kilka nawet powodów i wymówek, dlaczego tutaj to zrobię. Pierwszy powód jest taki, że to jest najwyższy punkt działki i tutaj woda gruntowa jest najniżej i te drzewa będą miały w sezonie jakieś tam szanse, żeby przeżyć. Poza sezonem ta woda jest dużo, dużo za wysoko, bo jest na około, z tego co sprawdzałem, 30-40 cm w tym roku. Ale teraz te drzewa śpią i mają to pewnie no, w dupie, nie? Także to powinno się udać. Skoro świerki rosną, to i te urosną. Także to jest pierwszy powód. Drugi jest taki, że tu jest las gospodarczy i lasów państwowych. Więc oni i tak za kilka lat, myślę, że nie dłużej niż za 5 lat go wytną, a mam nadzieję, że szybciej, bo i tak wiatr im tutaj większość tych drzew położył i nie ma sensu chyba, żeby je trzymali aż tak długo. Także wtedy konkurencja do słońca i wody no będzie wyeliminowana i te drzewka sobie będą w spokoju przez kolejnych kilkanaście lat rosły, zanim te tutaj, które posadzą, zaczną jakoś tam z nimi konkurować. Druga sprawa jest taka, że jest tutaj las gospodarczy, więc ja od lasu 12 lub 16 metrów i tak nie mogę się budować, więc mam tutaj spokojnie miejsce przy płocie na rząd krzewów, 2 rzędy drzew i drogę dojazdową do dalszej części działki. Także plan na drzewa tutaj był od początku taki. I to był chyba ostatni powód. Tak? Tak. Także po raz czwarty rozwinę tutaj sznurek, żeby zobaczyć, gdzie tu będzie szedł ten nieistniejący płot. Odsunę je sobie o 3 metry od tego płotu i potem zrobię 3 metry pomiędzy nimi i jakoś to zacznę sadzić. Tutaj z przodu sobie kilka metrów zostawię, bo nie wiem. Nie mam pojęcia, co tu będzie, czy ja tu kiedyś może będę miał coś jakieś, nie wiem, szambo, czy cholera wie co. Chociaż przy tych wodach gruntowych szambo to pływało jak łódka, no ale sobie zostawię, no. To tak, ale że w życiu są rzeczy i mało istotne i jeszcze mniej istotne, to zaczniemy od czegoś innego. To tak,
najsam pierw przytnę źle tą jabłonkę. Mówiłem już dawno, że chcę ją przyciąć i nikt mi nie przypomniał oczywiście i przypomniał mi się dopiero dzisiaj czy tam wczoraj. Także przytnę ją. Już jest trochę za późno. Tam ma jakieś pąki, ale nie wiąże z nią zbyt wielkich nadziei, bo tutaj kiedyś będzie stał dom, więc i tak ją pewnie wtedy wytnę. Ale przytnę ją, to przynajmniej będę miał trochę drewna owocowego i zobaczymy, może jej się to spodoba i trochę oddziczeje. Dobra, zmyślam, idę. Być może właśnie zmarnowałem tylko czas. Nie zrobiłbym tego, co tutaj zrobiłem, jeżeli nie byłbym pewien, że i tak będę musiał to drzewo wyrwać za kilka lat. Ale uznałem w trakcie, że nie będę tutaj skakał po gałęziach, nie mam drabiny i tak nie mam zbyt wielkich nadziei na to, żeby owoce z tej dzikiej jabłonki jeść. Także uznałem, że po prostu przytnę ją tak i zobaczę, czy puści nowe gałęzie i jeżeli puści, to będzie po prostu no źródłem gałęzi, tak? Czyli ten nieszczęsny las odroślowy, do którego tutaj się przymierzam, to wiem, że jabłoń też się do tego nadaje. Oprócz olchy też leszczyna i kilka innych. Także jak się uda, to się uda, no a jak nie, to nie. Trochę fail, ale nie do końca. Zmiana decyzji nastąpiła w trakcie. No zobaczymy. Druga misja na dzisiaj, która nastąpi przed posadzeniem drzewek, to posadzenie tych floksów. Niewiele wiem o życiu, niewiele rad mogę wam dać, ale dam wam jedną. Jak wasza przyszła potencjalna teściowa daje wam floksy, to sadzicie floksy, żeby mogła za parę lat przyjechać, popatrzeć i powiedzieć: ale ci te moje floksy dobrze rosną. Także teraz to. No i po robocie. Tutaj akurat odpadła jedna lawenda w tamtym roku. Kuklik był silniejszy. Zobaczymy, czy kuklik jest silniejszy od floksów. Oby nie. I oby się przyjęły. O, ta lawenda wyżyła. Tutaj jeszcze wsadziłem trzy pomiędzy byliny od Kasi. Kasia, weź powiedz, co to jest, bo Martyna myśli, że to mleczy. Może w Google znajdę, co to. Także tak, lepiej żeby to się przyjęło, to wasze potencjalne dzieci nie będą potem musiały słuchać przed spaniem od babci za ileś tam lat, że ich stary jest takim mongołem, że jak w 2024 dostał od babci floksy, to nawet to mu się nie przyjęło. Także trzymamy kciuki wszyscy. Ostatnia partia tutaj przy bramie. Tu jeszcze muszę dokończyć te kamienie, betonować, ale to nie będę mieszał pół woreczka betonu teraz. Nie ma to sensu. No a dlaczego tak mówię o tym?
że miałyby się nie przyjąć. Wiecie, że maliny rosną jak chwasty. Ja tutaj mam parę jakichś tam dzikich jeżyn czy czegoś przy płocie i nie mogę się tego cholerstwa pozbyć. A jak dostaliśmy maliny poprzednio od Martynki, rodziców właśnie, to zostało z nich tyle, co tutaj widać. Także tak. Jakaś tam róża też nam zdechła. Tutaj były te wisterie z nasion, co tu ładnie rosły w doniczkach. I potem je tutaj wysadziłem. To ja nie wiem, czy coś z nich będzie. Pokrzywy już są. No miałem nazbierać na jajecznicę dzisiaj młodych pokrzyw i zobaczyć, czy to dobre, czy niedobre. Widzieliśmy u Łukasza, u Czaja, że zbierał śmieci. Też o tym zapomniałem. Wszystko zapominam, nikt mi nic nie przypomina. Także tak, trzymamy kciuki za floksy. Idziemy sadzić drzewa. Tu wiecie, z tym odmierzaniem tych odległości między drzewkami, to przyświeca ta sama zasada co zawsze. Nikt nie będzie z tego strzelał. Szczególnie, że jednak nie wziąłem tego sznurka ani długiej miarki i mam tylko 3-metrową rozsuwaną taką, więc tak. Już jeden dołek mamy. Tu będzie widać w ogóle. Będzie dobrze. Trochę blisko wjazdu mi ta jedna tutaj wypadnie. To się zateguje jakoś. Nie, ja tutaj często nawracam, wykręcam i w ogóle, także mam 7, to tutaj będzie tylko jedno, a dopiero w drugim rządku będą 2. Geniusz. Dobra, ja to na razie wyłączę. Niech procesy myślowe zachodzą bez ekipy filmowej, a potem wam pokażę, jak wykopię dołki. Mieszanka do sadzenia utworzona. Jest to trochę obornika z tej pierwszej pryzmy kompostowej. Jeszcze nie jest taki, jakbym chciał, ale trochę się tam, powiedzmy, przerobił. Mniej jak więcej. Ziemia odkryta i ziemia, którą tam znalazłem w donicach w tamtym roku, arbuzy w niej rosły. To wszystko jakoś tam zmieszałem. Aha, i jeszcze mączka bazaltowa. Zauważyłem, że tutaj jest więcej mchu niż trawy, także na pewno jest dosyć kwaśno. No to dałem 2 garści. No i zobaczymy. Posadzę je w tym. Potem kartony z rębka. Na razie nie będę ich zabezpieczał. To już chyba nie czas na to. Teraz są lepsze rzeczy do jedzenia dla saren w okolicy. Także jakieś tam siatki to pewnie dopiero na jesieni. Jedna sadzona, 2 kolejne się namaczają. Tą tylko podlałem. Ale jednak wolę te korzenie trochę rozluźnić w wodzie, bo są tam bardzo mocno ściśnięte tą folią, a poza tym nie ma ich prawie wcale. Także w tym czasie, jak te się moczą, to ja idę postrugać jakieś patyki, żeby to popodpierać, bo z tymi korzeniami to one się zaraz położą. Tą słabo obejrzałem w sklepie.
Ale teraz widzę po korze i korzeniach, że nic z niej nie będzie raczej. Wsadzę ją mimo wszystko, ona na 99% już jest padnięta, niestety. Mogłem się lepiej przyjrzeć. Każdy chyba wie, jak przebiega proces sadzenia drzewa, także nie pokazałem go tutaj. Mogę tylko powiedzieć, że robiłem to dużo dłużej niż inni i gorzej. Ale jest wielki sukces, bo wsadziłem wszystkie korzenie do dołu, tak jak się to robi. Mogę w skrócie omówić proces. Kopie się dołek, wsadza się drzewo lub drzewo, zależy skąd jesteście, korzeniem do dołu. Sypie się trochę ziemi, trochę wody, trochę ziemi, czy tam czego tam macie, i klepuje się butem czy tam rynką i już. Teraz tak, tutaj w sezonie nie ma takiej niskiej trawki jak teraz, tylko jest, no cholerstwo rośnie, takie wysokie, jak dacie mu rosnąć, to takie urośnie, trochę niższe od tych świerków, ale tylko trochę. Także żeby drzewka miały jakąś tam szansę, to przykrywamy kartonem, walimy na to trochę liści, bo liści mam za dużo, to sobie posypię na wierzch zrębkę, bo jest trochę ładniejsza od tych zgniłych liści. I to wszystko. Potem jeszcze tu trochę przytnę to, co połamali w sklepie, jak tutaj, i to widać w ogóle. To będzie koniec na dzisiaj. Jak zawsze, to miała być szybka akcja. I jak zawsze, nie była to szybka akcja. No to już jest chyba normą. Ja tu nie pokazałem, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że podlałem to wszystko, jeszcze kilka wiaderek wody przyniosłem i dorobiłem drugą taczkę tej mieszanki, co miałem na początku, i nasypałem trochę więcej tego, co to było? Dolomitu? Nie pamiętam. Mi się nie chce wody przynosić, żeby te kartony zmoczyć. Ale myślę, że się same namoczą. Od tego towaru. Zawsze staram się obok pnia zrobić takie zagłębienie. Tu widać? Nie wiem, czy widać. Zawsze staram się obok pnia zrobić takie zagłębienie na wodę, no i żeby pień niekoniecznie był do wysokości 5 cm cały zasypany tym towarem, tylko żeby miał dostęp do powietrza. I teraz sobie to przytnę. I jeszcze 6 razy to samo i będzie koniec. Pokażę potem efekt końcowy. Mały sekator. Nic nie pnie. Witajcie w moim sadzie. Na razie można się częstować patyczkami, ale być może będzie lepiej. Wbrew pozorom, ja już sadziłem jakieś tam drzewa w życiu i szło mi nawet lepiej niż dzisiaj, tylko wtedy nie kamerowałem, a zawsze jak się kameruje, to idzie gorzej. Teraz, żebyście zapamiętali, chwila, można mieć wczoraj na świerkach. Bo chyba ma. Dobra.
To jest śliwka. Potem będę to oglądał, bo za tydzień już zapomnę, a nie podpadają te karteczki, a jak nawet nie, to sam je wyrzucę. Także jest śliwka. Potem jest ta brzoskwinia, co jest wyschnięta. To jest faworytka, bo były trzy odmiany i pytałem się Martynki, którą mam kupić. I szukała mi w internecie i powiedziała, że faworytka i była aż jedna. To ja jak zobaczyłem plakietkę faworytka, to już nawet nie patrzyłem, czy to żyje, czy nie żyje. I po prostu wziąłem. Tak. Teraz idę zobaczyć, co jest dalej, bo już nie pamiętam. Jestem z powrotem. Widzicie, jak daleko trzeba chodzić, jaki duży sad. Także dalej jest jabłko. A potem jest znowu śliwka. Tyle wiem, żeby nie sadzić dwóch śliw obok siebie, tylko robić na przemian. Bo tam coś tam, jak jest jakiś choroba, czy tam szkodnik, który bardzo lubi śliwki, to trudniej mu przeskoczyć na kolejne drzewko. Tyle zapamiętałem. Teraz tak. W tym rzędzie dalej od płota, hipotetycznego płota, którego nie ma, jest czereśnia, brzoskwinia i znowu czereśnia. Teraz jak myślę, to mogłem tą ostatnią czereśnię z brzoskwinią zamienić. Czereśnię ze śliwką. To może odległości byłyby większe, ale nie wiem. No ale nie są czereśnie obok siebie. Także tak. Te drzewa będą szły tam do końca. Z przerwami na ogródek mały tutaj, tam gdzie są te sterty teraz z iglaków. To będzie taki ogródek z roślinami, które lubią kwaśną glebę. Będą jakieś borówki, truskawki, poziomki, żurawina, wrzosy. I to tyle. I maliny może naokoło jakoś zobaczę. I dalej będzie znowu kilka drzewek, potem będzie szopa, nieszczęsna piwniczka, która nie będzie piwniczką, będzie stać na wierzchu, bo czemu nie? Potem znowu kilka drzewek i to tyle. I myślę, że ze 20 przynajmniej się ich zmieści. I tutaj, teraz was obrócę. Tutaj, gdzie teraz są te tam liście i to wszystko. Jeszcze nie wiem, czy uda się zacienić kompostowniki. Wiem, że dobrze, żeby były w cieniu, ale po prostu chciałem, żeby były blisko obok ogródka i przez to są w pełnym słońcu. No ale tam, gdzie teraz ta sterta liści i ta słoma i siano, to tam się uda jakieś drzewka obok drogi, też hipotetycznej, której jeszcze tu nie ma, wcisnąć. I to będzie tyle, bo tam z tyłu to drzew jest wystarczająco dużo, a nie będę. Nie po to kupiłem las, żeby go wyciąć, żeby posadzić drzewka owocowe. Wbrew pozorom, nie lubię wycinać drzew. Wiem, że dzisiaj w sumie praktycznie ściąłem jedną jabłoń i wcześniej też tylko pokazywałem, że ścinam. Oprócz w sumie sadzenia tego żywopłotu i tych kilku wierzb, to tak, do tej pory tylko ścinałem, ale to nie znaczy, że lubię to robić. Nie wiem, czy jest jakieś lepsze określenie w polskim na ten coppicing i pollarding, czyli to, co robię z tymi drzewami, żeby one potem odrosły. Nie wiem, czy stosuje się termin ogławianie w stosunku do jabłoni i olchy czarnej. Tak jak na wielu innych rzeczach, które tutaj robię, nie znam się na tym. Nie znam terminologii. Dobra, nagadałem się. Także dzisiaj w czasie gdzieś tak około 2 godziny dłuższym niż chciałem powstał sad na Zadupiu.
A jutro lecimy znowu na miejski ogródek walczyć. Także może z weekendu będzie film z miejskiego ogródka, jak się uda. Chyba, że będziemy tylko skręcać meble. Bo tak też to się może skończyć. To wtedy będzie coś w tygodniu, jak będę znowu tutaj udawał, że coś robię. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Ale... Ale długi.